Cześć wszystkim, z tej strony Patryk Tritt. Zapraszam Was na kolejne nagranie z serii Let Me Talk, w której przeprowadzam rozmowy ze społecznością FPL. Wśród gości możecie spodziewać się najlepszych i najbardziej rozpoznawalnych graczy polskiej sceny fantasy Premier League, a także osoby działające wokół środowiska gier fantasy, niekiedy pozostające bardziej w cieniu, ale mające coś ciekawego do powiedzenia. Dziś moim i waszym gościem jest Mariusz Fürstenberg, można powiedzieć leworęczna połówka najsłynniejszego polskiego tenisowego debla. Cześć Mariusz. Witam, witam, ładnie powiedziane. Okej, cieszę się, że się podobało. Wiele osób o tym wie, może część nie, że jesteś zapalonym graczem fantasy Premier League i dzisiaj będziemy głównie na ten temat rozmawiać. Pierwsze, co chciałem Cię zapytać, to skąd u Ciebie w ogóle wzięło się zainteresowanie ligą angielską i której drużynie kibicujesz? Przede wszystkim nie kibicuję żadnej, jak tak fanatycznie, drużynie, jednak tylko swoim zawodnikom, wiadomo, jako prawdziwy fan FPL. Ale jeżeli już mam wybrać, to Spurs, Tottenham, Hotspur. Jakoś zawsze podobała mi się ich polityka i transferowa, inwestycje, i ci wychowankowie, i stamtąd wyszedł Kane tak naprawdę. Pojawił się światu, więc myślę, że to było takie dla mnie wyjątkowe. Namówił mnie mąż Claudii Jans, Ignacik. Claudia Jans jest byłą tenisistką, bardzo zresztą topową. I raz pamiętam w Brisbane na turnieju ATP, gdzie ona również grała, on mi pokazał po raz pierwszy Fantasy Premier League. Rok to chyba było 2015-14, już nie pamiętam. W każdym razie, jak sobie przypomnę, że wziąłem trzech obrońców z Newcastle, to w mojej pierwszej kolejce w życiu, ale to już była druga połowa sezonu, więc nie miało to żadnego znaczenia na ranking, ale po prostu tak się to wciągnąłem. Jak się później okazało, prawie wszyscy Brytyjczycy, tenisiści, rodziny i ich znajomi grają w tą grę. Po kilku latach, w związku z tym, że dosyć dobrze mi szło w tym naszym w Fantasy Premier League, to Andy Murray mi zaprosił do jej jak gdyby zamkniętej grupy, gdzie już jest 20 tylko osób, dwie ligi po 10 osób. Przyjąłem zaproszenie oczywiście i kopię się z nimi do tej pory. Okej. Rozumiem, że chodzi o Bartka Ignacika, tak? Dobrze Tak, kojarzę? Tak? Bartek Okej, Ignacik, super. No to tak jeżeli jest. będzie nas słuchał, to pozdrawiamy oczywiście. Chciałem też zapytać, mówisz, że sporo tenisistów się interesuje fantasy Premier League, czyli rozumiem, że ta grupa na WhatsAppie i tak dalej nadal tętni życiem. Tak, grup mam kilka, ale to najważniejsza to sobie tak tutaj moi znajomi w Polsce, na słynny Gruwa, jest Przemek, Maciek, Marek, no tam nie chcę, Bartek. Nie chcę nikogo pominąć, ale tutaj no tych grup jest kilka, myślę, że ty też masz kilka, więc a z Anglikami rzeczywiście też, tylko oni tam mają tych stron Fantasy Premier League dosłownie kilka z różnymi zasadami innymi. U nich gra z nim jest troszeczkę inna, na przykład ma się dwóch zawodników, tylko możesz mieć z jednego zespołu, są tylko gole, asysty, czyste konta, tak naprawdę nic więcej, bardzo taka łatwiejsza gra. No i troszeczkę inaczej do tego trzeba podejść. Jasne, rozumiem. A powiedz mi, bo wiem, że siłą rzeczy masz bardzo dobry kontakt z Marcinem Matkowskim i jestem ciekaw tak bardziej od kuchni, czy Marcin nie miał momentami gdzieś dość rozmów na temat Ligi Angielskiej albo Fantasy Premier League, czy może on też jakby siedzi w tej Lidze Angielskiej i też podłapał ten temat? Nie, namawiałem go. Ja w ogóle każdego namawiam, z kim rozmawiam. Jednak nie, on nie za mało ma cierpliwości do tego. Czasami się pyta, jak to tam ci idzie i co się dzieje, ale on bardziej jest takim kibicem, w sensie śledzi transfery, no taki klasyczny kibic piłki nożnej, ale nie, rzeczywiście nie, z Marcinem to ciężko go zainteresować czymkolwiek, więc tutaj nie było szans żadnych. Jasne, rozumiem. A powiedz mi, kto jest najlepszym graczem Fantasy Premier League wśród tenisistów? I od razu powiem, że odpowiedź ja się nie liczy. Żeby było nie, nie trudniej. Jest, nie, nie, ja może. No tak, no to Andy Murray, mimo że jest. Nie mówię tego dlatego, że jest topowym tenisistą na świecie, ale rzeczywiście on spędza nad tym godziny, godziny, godziny. Myślałem, że to się zmieni, jak mu się urodzi pierwsze dziecko. Już ma tych dzieci trójkę i nic się absolutnie nie zmienia. Po prostu dalej spędza tyle czasu, tak sobie ustawił życie, że chyba żona mu na to pozwala. Nawet jego nazwa drużyny to jest
Here where I should belong forever, coś takiego. Tutaj powinien być na zawsze. I, więc on jest totalnie zapalony w tym, jakby mógł jego jak gdyby życiowe priorytety spisać od najważniejszego do najmniejszego, to na pewno pierwsze byłoby by w Fantasy Premier League, a później dopiero rodzina, tenis i tak dalej. Więc tak to u niego wygląda. Oczywiście on w tych 20 osobach, w tej zamkniętej lidze, w której gramy, to oprócz innych tenisistów to jest jego wujek, ojciec, ciotka, brat i myślę, że byłyby też dzieci, ale mają rok, 2 i 3 latka tylko, więc jeszcze nie dorosły. Czyli cała rodzina wkręcona. Cała, sporo, absolutnie. sporo graczy, sporo, przepraszam, słuchaczy kojarzy tą anegdotę właśnie o Andy Murrayu, który dzwonił kiedyś do Wayne'a Rooney'a, aby się zapytać, czy ten zagra w najbliższym spotkaniu, bo wtedy były plotki o jego odejściu i było otwarte okno transferowe. Jestem ciekaw, ile prawdy jest faktycznie w tej historii, ale z tego, co już powiedziałeś, to podejrzewam, że skoro jest tak wkręcony, to rzeczywiście tak było. I czy nadal Andy ma wtyki u zawodników i trenerów? Znaczy to nie był telefon, tylko po prostu pokazał mi SMS-a, którego Aha. wcześniej już do Runeja wysłał. Więc zakładam, że no, historia jest 100% prawdziwa i rzeczywiście ma. No, jego cały świat to jest piłka nożna, więc myślę, że ma wtyki, ale oprócz tego to, co jaką on robi, ile czasu na tym spędza, jak już wspomniałem, to jednak to są umiejętności. Lubi oglądać, wszystkie ogląda mecze, podobnie jak na przykład ja, ale rzeczywiście u niego jest tak, że jeżeli żaden z jego zawodników już nie gra, to nawet jeżeli jest to jego ulubiona drużyna Arsenal, to już mu się nie chce po prostu, więc tak to jest z nami wszystkimi. O, to ładnie. Tak, widzę, że z Andy bym się bardziej dogadał, bo ja też jestem za Arsenalem. Aha, no wow, to proszę, to nie wiedziałem. No rzeczywiście, on najbardziej pamiętam, oczywiście w mediach i nie mógł tego pisać ani mówić, ale jak jeszcze Wenger był trenerem, to na tej naszej grupie zwalniał go co kolejkę. Nie? Co nie tu robi jeszcze? Won stąd. No, Więc ogólnie. później jak przyszedł Emery, to dużo lepiej nie było. No, może teraz Nie będzie trochę lepiej. Nie było. Z Emerym było bardzo podobnie, więc no zobaczymy. Coś się może teraz tu dzieje. Trochę współczuję, bo zarówno jak ogląda Arsenal, musi trochę cierpieć, a w fantasy też jednak sporo negatywnych emocji, także. Zdecydowanie, szczególnie na obronę Arsenalu, to no, trochę im brakuje jeszcze do Kiedyś optymalnej słyszałem formy. właśnie, że regularnie pchał do składu Oxlade'a Chamberlaina. Nie wiem, Tak. czy odkąd przyszedł do Liverpoolu to się zmieniło, czy nie, czy tam nadal Oxy siedzi. Już się zmieniło, ale pamiętam, mówił Ox, 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 co chwila w tych grupach, Ox, coś tam, jakaś strzał, Ox, coś tego, a później już wszystkim to wciskał, żeby zrobić transfer, więc żałował na tego na pewno. No to ładnie. A masz może jeszcze jakąś ciekawą anegdotę związaną właśnie ze światem tenisa i piłki nożnej? Coś ci przychodzi do głowy? No, że tak jak zrobiłem ten sezon, gdzie skończyłem sezon na 6. miejscu na świecie, to na oficjalnej stronie jeszcze mam zdjęcie. Teraz można to znaleźć. Na oficjalnej stronie było moje zdjęcie z kortów wimbledońskich, jak serwuję. I było napisane, no, że tam czołowy deblista świata gra w Fantasy Premier League i cały artykuł o mnie. I w szatni się ze mnie śmiali zawodnicy, że jestem znany w międzynarodowych mediach bardziej z Fantasy Premier League niż z tenisa. Więc to nie było miłe, ale rzeczywiście do tej pory to trwa, ta nagonka na mnie. Okej. Okay. A powiedz mi, bo wspomniałeś już o tym, że oglądasz praktycznie każdy mecz Premier League i tak się zastanawiam, czy zdarzyło ci się kiedyś odpuścić trening, albo mam myśli tenisowy, albo na przykład tak ułożyć sobie po prostu plan treningowy, żeby wpasować w to mecze, może te najważniejsze mecze Premier League. Jak to wygląda tak w praktyce? To prawda, że jeżeli chodzi o treningi, jeżeli była możliwość trenowania w innych godzinach niż jakiś super mecz, to zawsze o to prosiłem. Raz tylko w życiu zdarzyło nam się z Marcinem poprosić o mecz oficjalny, bardzo ważny dla nas tenisowy, żeby w innych godzinach, ale to wtedy grała Polska w Mistrzostwach Europy. A, czy jednak patriota. Nie, tak. I powiedzieli, i oni byli w szoku, że no panowie, zmienimy wam godzinę meczu, dlatego że byliście tak szczerzy, bo nikt, zawsze każdy ktoś kręci, że nie może, bo coś, że coś go boli, że chce później, bo się nie wyspał, a nikt nie powiedział szczerze, że chcemy, bo jest mecz piłki nożnej ważny. Ale jeżeli chodzi o Ligę Angielską, to najbardziej
Najgorsze były te mecze i treningi, kiedy już wiem, że gdzieś tam już grali, są gole, asysty i ja nie wiem kto. Więc na treningu co chwilę pod tyłkiem miałem telefon i widziałem, tylko ustawiłem diodę na inny kolor, żeby wiedzieć, że z tej aplikacji są informacje. I już się denerwowałem, a rzeczywiście raz w meczu, pamiętam w Szanghaju, nie wyłączyłem dźwięku. I oczywiście za to jest kara, ale... I widzę, że ten konkretny dźwięk, że jest gol, doszedł mnie, jak siedziałem. Nie? I to było fatalne, bo w sumie no, trenujemy całe życie, denerwujemy się tym tenisem, a tu przychodzi dźwięk gola, jestem totalnie rozkojarzony, totalnie. Wiem, że coś się tam dzieje. Sędzia na mnie patrzy, pogroził palcem. Szybko wziąłem komórkę i oczywiście niby, że włączam, ale spojrzałem, że kto tam ten, to już było przegięcie pały. Nikomu o tym nie mówiłem, na pewno nie Marcinowi Matkowskiemu, to on by mnie chyba powiesił za to. Ale rzeczywiście było tak, że na przykład wibracje, słyszałem wibracje telefonu przy ławce mojej, tam gdzie siedzieliśmy na meczach i to już jest choroba, nie? To już fantasy Premier League to jest choroba, nie oszukujmy się. No to ładnie. No właśnie, jakoś kapitan grał wtedy w tym czasie, w tym meczu, czy jakiś zwykły Na zawodnik? pewno. W tym meczu było tysiące, więc na pewno się zdarzało. Nie pamiętam. Czyli są też takie sytuacje. Da się jakby kompletnie o tym nie myśleć? Rozumiesz, jak już są wyciszone te powiadomienia i tak dalej, to wchodzi się na kort i jest spoko, tak? Da się, oczywiście, no bo jednak nasz zawód jest zupełnie inny, ale rzeczywiście pierwsze, co się robi, jak się schodzi z kortu, no to bierze się telefon i się patrzy wyniki. I ja to mogę powiedzieć, że każdy z zawodników tak robi. To jest po prostu silniejsze. No, no, tak to. Jasne, pasja jasne. To pasja. Z pasją się nie dyskutuje. Jasne, jasne, rozumiem. Jeszcze chciałem dopytać, w sumie tak porównując trochę tego tenisa do piłki nożnej, czy twoim zdaniem lepsza jest atmosfera, jeżeli chodzi o kibiców na stadionie piłkarskim, czy właśnie na korcie tenisowym? Bo jednak ta kultura kibicowania się mocno różni. Znaczy ja bardziej lubię atmosferę na meczu piłkarskim zdecydowanie. Rzeczywiście jest na korcie tenisowym jest jakaś etyka kibicowania, że po błędzie się nie klaszcze, prawda? Albo no, wyobraźmy sobie, że w piłkę nożną ktoś nie strzela karnego. No przecież to jest aplauz, szał. Tak. A gdzie to w tenisie, jak ktoś robi podwójny błąd serwisowy, gdzie ktoś zaklaszcze, no to zupełnie co innego. No każdy z nas jest kibicem i myślę, że taka atmosfera piłkarska jest, uważam, fajniejsza. No to super, rozumiem. Czyli jednak ta atmosfera stadionowa. Dobra, myślę, że możemy przejść już do twoich wyników, bo też chcielibyśmy o tym porozmawiać, a nie da się ukryć, że są imponujące. Do teraz twoje szóste miejsce z sezonu 2014-2015 to jest najlepszy wynik Polaka w historii, jeżeli chodzi o no. Fantasy Premier League na koniec sezonu. Także no, jest dosyć mocno wyśrubowane. Do pierwszej piątki wskoczyć to będzie nie lada wyczyn, ale nie tylko ten sezon, bo jest tutaj wiele ciekawych innych wyników. Na potrzeby osób, które będą słuchać ten podcast, tylko wspomnę, że rozpocząłeś swoją grę w sezonie 2011-12, ale jak wspomniałeś, wtedy to była połowa sezonu. Także pierwszy sezon to był ten 12-13. No i mamy chociażby właśnie to szóste miejsce w sezonie 2014-2015. Było miejsce w okolicy top 20k sezon później, czyli w sezonie 2015-2016. Sezon 18-19 miejsce w top 35k w overallu, no i ten poprzedni sezon 2019-2020 miejsce 2200 na świecie. Chciałbym porozmawiać na wstępie o tych najlepszych sezonach, czyli 14-15 oraz 19-20. Jakie wspominasz? Czy są jakieś takie kluczowe momenty, które zapadły ci w pamięć, które zdecydowało o tych wysokich miejscach? Przede wszystkim mam kilka rzeczy, których się trzymam bardzo mocno. I był sezon, że totalnie, tam jest jeden słabszy sezon, totalnie to nie wychodziło. Tak samo jak na razie teraz nie wychodzi, ale rzeczywiście na przykład jak najmniej transferów na minus 4. Zawsze przypominam, że 4 punkty to jest gol napastnika, więc żeby się wyrównało, ten ktoś musi strzelić bramkę. Tego nie lubię. Zdecydowanie
Biorę kapitana bez względu na prawdopodobieństwa. Po prostu czasami nawet wchodzę na buchmacherów i patrzę, kto ma jakie prawdopodobieństwo strzelenia gola. Oczywiście tam jeszcze trzeba poprawkę wziąć, że jeżeli pomocnik, to wiadomo, że ten punkt więcej i Tak, tak tak. troszeczkę to trzeba zmodyfikować. Ale rzeczywiście kieruję się prawdopodobieństwem. I pamiętajmy, że każdy człowiek, to już jest psychologia, żadna tam czarna magia, że każdy człowiek ma tendencję do robienia czegoś coś niepotrzebnego. W sensie, że no, masz tą komórkę z tym składem przed oczami i ten, ktoś zagrał super, tam, kto zagrał super, ten jest taki, nie taki, chce się zmienić, chce mieć tą, być w takiej strefie komfortu, menadżer własnej drużyny, w sensie mieć tego, tego, tego. I to powoduje, że robi się dużo transferów, które się okazują po prostu niepotrzebne, więc bardzo często sam nie jestem w stanie się powstrzymać, ale rzadko mi to wychodzi na dobre. Dodatkowe transfery, płatne transfery i przede wszystkim jestem też zwolennikiem nie brania dzikiej karty na początku sezonu. Jeżeli ktoś musi, już naprawdę jest źle, sam tak zrobiłem raz, jak kontuzję, że naprawdę ma słaby ten skład, że ktoś nie gra i tak dalej, i tych czterech, pięciu, sześciu trzeba zmienić, no to już na przykład teraz jest ten moment, bo jest przerwa międzynarodowych meczów, tak? Więc już teraz przynajmniej można zbudować wartość trochę składu, można poczekać i tak dalej. Miałem jeszcze jedną rzecz, której się trzymałem, ale zmieniłem to przez pandemię, mianowicie, że na początku sezonu, gdzie buduje się troszeczkę wartość, warto zbudować wartość składu, więc jeżeli już robić jakieś płatne albo wczesne transfery, to robić to w pierwszej połowie jak gdyby sezonu, że już później w drugiej połowie, gdzie ta wartość składu się zrobiona, już nie trzeba tak biec i ścigać tych cen, to już trzeba czekać do ostatniego momentu, do segmentu, ale teraz na początku z reguły lubiłem sobie jakieś takie, jak gdyby wartość zwiększyć drużyny, ale przez pandemię uważam, że to jest błąd. Uważam, że będzie dużo jeszcze takich niespodzianek niemiłych, że ktoś jest na kwarantannie, albo wiadomo, kontuzje, ale to zawsze były pamiętajmy też, że przerwa między sezonami teraz była bardzo, bardzo krótka. Zawodnicy nie są zregenerowani. Uważam, że teraz trzeba po prostu trzymać swoje transfery do końca, jak się da. No, ale to są moje tylko takie jeszcze niepotwierdzone rzeczy. Jasne, ale to też piłkarze już potwierdzają w zasadzie. Kevin De Bruyne zdaje się, że udzielił wywiadu w zeszłym tygodniu, czy jakiejś wypowiedzi, że też wspominał o tym, że martwi go to, jak była krótka przerwa i że praktycznie wielu Tak. piłkarzy grali 2 lata bez przerwy. No i że Tak. obawia się, że będzie też plaga kontuzji, więc jeżeli profesjonalny zawodnik to mówi, zresztą też miał jakiś drobny problem mięśniowy ostatnio w meczu. Właśnie. Więc widać, że nawet ci piłkarze, którzy. No Kevin akurat wiadomo, że jemu się przytrafiają niekiedy poważne kontuzje, ale gdy jest zdrowy, to on gra praktycznie od deski do deski, więc jeżeli taki koń, można powiedzieć, mówi o tym, to co dopiero w przypadku zawodników, którzy gdzieś tam z reguły mają troszkę większe problemy ze zdrowiem. A powiedz mi, czy zapadło ci coś z tych sezonów, mimo że były tak dobre, czyli ten 14-15 i 19-20, coś takiego, co było jakieś bardzo złe albo mocno nie poszło po twojej myśli? Może na razie skupmy się na tym 14-15, gdzie było to szóste miejsce. Pamiętam, że Tak. kiedyś wspominałeś o tym, że tam chyba parę ryzykownych zagrań wykonałeś, bo walczyłeś o zwycięstwo. Możesz trochę więcej o tym powiedzieć? Tak, od razu mi to przyszło na myśl. Byłem, pamiętam, piąty chyba czy szósty, cztery kolejki przed końcem i stwierdziłem, że mogę tam pociłać sobie jeszcze, grać bezpiecznie i zostać na tym miejscu mniej więcej, albo pociągnąć na maksa o wygranie. No i oczywiście wybrałem wariant drugi Jasne. i wziąłem Suareza, Skrtela i Lalanę wtedy. Na cztery aż mecze Liverpool wtedy był w totalnym, bo pamiętam, sas, atak sas, nie? Tak. No, Suarez i kto? Boże, przypomnij. Suarez, Sterling i Jeszcze, no nieważne, Ojej, ale szczerze. wstyd, ale dobra, no. No, zaraz to przypomniałem, bo to było. Dobra, i ten, i oni wtedy mieli świetne jakieś mecze. Ostatnie cztery mecze walczyli o jakieś tam jeszcze europejskie puchary czy o zwycięstwo, już nie pamiętam nawet. I przez cztery mecze
Suarez, Kertel i Lallana zdobyli mi jedną asystę i uważam, że to mnie O. totalnie pogrążyło. Był to mój najgorszy chyba ruch w historii, a pamiętam, a czekałem na tą zmianę, żeby ich wszystkich jeszcze zaskoczyć i wszystko było pod ręką. Ale jeszcze, ale to był fatalny ruch. A z moich najlepszych w tamtym sezonie to było, obejrzałem Queen Park Rangers z Manchesterem United na wyjeździe, jak Charlie Austin, wtedy napastnik QPR, strzelił bramkę, ale widać, że się z tą obroną zabawiał. Mówię, nie no, wsadzę go na potrójnego kapitana u siebie meczu z, już nie pamiętam z kim, z jakąś drugorzędną drużyną i pamiętam, strzelił wtedy trzy bramki i asystował w jednej. I, nie, to nie było potrójne, to był podwójny, wtedy nie było potrójnego, po prostu na kapitana. I wtedy to był chyba mój najlepszy ruch w tych ostatnich latach. Był to no, przeciwko wszystkim bukom i on był wtedy jeszcze ten no, napastnik, okej, okay, średni napastnik w słabej drużynie, a jednak to się udało mi najbardziej. I z tych wszystkich jak gdyby lat, zawsze teraz to się nie sprawdza w tym sezonie jeszcze, mam nadzieję, ale bardzo jakoś funkcjonowało dobrze mi obrońcy premium, że jednak jest to są najtańsi ludzie, którzy można zaliczyć ich na przykład do pomocników, ale którzy jeszcze zbierają za czyste konta. I uważam, że jest to bardzo niedoceniona grupa Fantasy Premier League, co mnie cieszy, no bo na tym zyskuję. Oczywiście teraz trend nie funkcjonuje jeszcze, Alexander Arnold. Jest, ale naprawdę z tej grupy naprawdę wybierałbym kilku zawodników. Troszeczkę nie trafiłem w tym sezonie z Davisem, z Benem Davisem. Teraz w jego miejsce Serge Aurier wszedł. Bardzo dobrze zagrał. Dobrze myślę, Serge, tak. I teraz niesamowity, bardzo fajny transfer. Uważam, że bardzo będę się blisko przyglądał. Wchodzi do Manchester United Telles. Lewo skrzydłowe, niesamowite ma statystyki, jeżeli chodzi o grę w swoich zespołach wcześniejszych, w Porto chyba, też w reprezentacji Brazylii. I uważam, że wejdzie za Shaw'a, jednak No Luke pewnie Shaw. tak, pewnie tak. Więc to, dla mnie to jest najbardziej fascynujący teraz transfer. Oczywiście jeszcze jest jeden transfer. Sorry, tak się rozgadałem trochę. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jeszcze jest jeden transfer no, do przejścia do Sheffield United Brewstera, napastnika tego za 4,5 miliona Tak z jest. Liverpoolu. Mimo, że jeszcze nie zagrał minuty w tym sezonie, to jest to, jeżeli ktoś poszukuje takiego napastnika do wymiany, albo chociaż żeby posiedział na ławce, to no, nie ma lepszego. Nawet jak nie będzie, nawet jak coś mu nie pójdzie, to za 4,5 napastnik. To w grze się nie znajdzie, więc ogólnie te dwa transfery są dosyć bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o naszą społeczność, tak myślę. Tak, to są ciekawe nazwiska. Może do Twojej aktualnej drużyny jeszcze przejdziemy za chwilę. Dopytam jeszcze o sezon 16-17, bo to jest z tych ostatnich, niedawno rozegranych, można powiedzieć, najgorszy. To było miejsce w overallu w okolicy top 300K. Wspominałeś, że wtedy coś nie poszło i że te zasady, których się trzymałeś, się nie sprawdziły. Z czego to wynikało i co zapamiętasz z tego sezonu? Mój znajomy, który nie jest tak nagrzany na tą grę, ale gramy w mini lidze, ma zupełnie inną strategię niż ja, czyli dużo transferów na spontanie. Ktoś zagrał, to od razu go biorę, minus 4, minus 8, co kolejkę i tak dalej. Jasne. I on skończył w tym sezonie chyba na 50-60 tysięcy. Więc możemy sobie wyobrazić, jaki to był sezon. W sensie ktoś wyskakiwał, trzeba było brać, dużo transferów płatnych robić, to zupełnie jest przeciwnie mojej strategii. I myślę, że to był główny powód tego, że mi w tym sezonie nie wyszło, ale jak to się mówi, wyjątek potwierdza regułę i w ogóle nie trzeba przez to zmieniać swojego jakby postrzegania tej gry. Uważam, że dalej te moje zasady, jakieś takie mam, trzymam się 3, 4, 5, w miarę dobrze funkcjonują. Czyli nie było tak, że po tym sezonie zmieniłeś jakąś zasadę albo coś zmodyfikowałeś, bo też czasem obserwuję różnych graczy, nawet czy to z polskiej, czy brytyjskiej społeczności, to też wielokrotnie jest tak, że jakiś dany sezon wpływa poniekąd na ich decyzje w kolejnym sezonie i nieco modyfikują
strategię. Chociażby właśnie to, o czym mówisz, żeby niekiedy szybciej wskakiwać może na tych zawodników, którzy widać, że są chwilowo w formie. Jak to u Ciebie wygląda? Czy też coś modyfikujesz? Bo na przykład teraz mamy, tak mi się wydaje, w tym sezonie będzie mnóstwo zawodników premium, jest bardzo duży wybór i kto wie, czy takie kurczowe trzymanie się, ja na przykład w zeszłym sezonie prawie cały sezon miałem i Salaha, i De Bruyne i nie wiem, czy na przykład w tym sezonie takie trzymanie się dwóch, trzech nazwisk, to na pewno będzie optymalna strategia. No, zdecydowanie to jest zawsze pytanie, czy zawodnicy za 12-13 milionów trzeba ich trzymać, jak mamy na przykład takiego Jamesa Rodriguez'a, który robi to samo i jest wart kilka milionów mniej. No, to jest pytanie, które zawsze co kolejkę można sobie zadawać. Niestety na to pytanie nie odpowiem, nie jestem w stanie, ale już teraz mnie pokarała mi zmiana. Co to było w tym sezonie? No nie przypomnę sobie, w każdym razie teraz mam tak podobną sytuację z Wernerem, to co mówisz właśnie Patryk, że no nic mu nie idzie, nic mu nie idzie. Widzę, że chłopak no, wyróżnia się, jak się na niego patrzy na tym boisku, ale nic nie może trafić. I teraz pytanie, czy nie wziąć kogoś, no kosztuje 9 milionów Werner, więc myślę, że trzeba będzie go zmienić. Normalnie bym trzymał, ale rzeczywiście jest tylu fajnych opcji teraz, że trzeba będzie pozmieniać. Son zaczął grać, Kane zaczął grać, Aguero wraca jakoś z ławki już niedługo, no dużo się dzieje, więc, ale to jest fajne, bo na przykład były takie sezony, że każdy praktycznie miał szablon jakiś, było kilku dobrych zawodników, którzy każdy miał i ta zmiana, trzeba było naprawdę zaryzykować, żeby pójść w górę. W tym sezonie zaczyna się robić naprawdę ciekawie. Jest mało pieniędzy jak zwykle, dużo fajnych zawodników i trzeba na kogoś postawić. Nie? Jasne, jasne, dokładnie. Też mi się wydaje, że ten sezon będzie interesujący i bardzo, bardzo wymagający. Sporo też może zależeć od takiego po prostu dobrego timingu. Wejścia w odpowiednich zawodników w odpowiednim momencie. Chociażby Aguero, o którym wspominasz, no wiemy, że już trenuje. Teraz tak naprawdę ktoś może zaryzykuje już teraz, może tak jak ty masz Wernera, może ktoś już na piątą kolejkę go weźmie i to się wypali, bo nie wiem, gramy z Arsenalem. No, czy jest Aguero w stanie strzelić trójkę Arsenalowi? No jest. A no nawet jest, nie wiemy, czy oczywiście. Zagra, nie? Więc na pewno znajdą no się tak. tacy, którzy go wezmą i zaryzykują. Słyszałem kiedyś, że generalnie jesteś przeciwnikiem zarówno opcji wyboru kapitana, jak i chipów w Fantasy Premier League. Z czego to wynika? Wynika z mojego egoizmu, że mogę sobie pozwolić, mam tyle czasu, że mogę sobie pozwolić na śledzenie Fantasy Premier League i dlatego każda taka zmiana, która jest loterią, jak gdyby może mi zepsuć wszystkie moje plany, więc oczywiście, tak mówiąc na serio, to no, jeżeli mówimy o Leeds, o Fantasy Premier League jako o umiejętnościach, pewnych umiejętnościach naszych, bo mamy taką strategię, taką, to wiemy, a inni tego nie wiedzą, czyli tak naprawdę umiejętnościach naszych dowodzenia drużyną, to każda taka podwójny kapitan, jakieś chipy, które ułatwiają grę, są po prostu zmiennymi, które mogą nam w tym przeszkodzić. W sensie, jak jesteś dobry, powinieneś mieć za to jakieś tam owoce, benefity, a chipy uważam w tym przeszkadzają, ale dla atrakcyjności gry jestem w stanie to absolutnie zrozumieć, że to są rzeczy fajne. Było kilka takich niewydarzonych chipów, jak na przykład All Out Attack, coś takiego, tak, nie? Tak, tak. Które Tam znieśli. dwóch obrońców grało, a wszyscy z ataku grali, nie? Tak, to jest tak naprawdę jedna zmiana obrońcy na pomocnika, tam dużo się nie zmieniało tak naprawdę. Więc to jest ciekawostka, właśnie na Wimbledonie po tym sezonie, w którym zostałem szósty, na Wimbledonie podszedł do mnie po tym artykule właśnie w prasie angielskiej, podszedł do mnie dwóch twórców Fantasy Premier League. O kurczę. I dla mnie to było przeżycie, muszę powiedzieć, nawet większy niż Federer czy Nadal był, usiadł ze mną tutaj pogadał, zdecydowanie. Więc oni powiedzieli mi właśnie, słuchaj, nie mów nikomu, ale będą nowe chipy w przyszłym sezonie, nie? No, no. I oni mi o tych chipach powiedzieli, że właśnie potrójny kapitan, All Out Attack i coś tam jeszcze. Oni właśnie chyba wtedy All Out Attack wycofali, a wprowadzili właśnie, między innymi chyba nie było Free Hita, zdaje się, bo dzika karta była, a Free Hita chyba nie było, nie? Tak. No i poznałem ich, jak zobaczyłem, ile oni mają lat, to mówiłem, o Boże, przecież mogłem być ich ojcem, nie tak naprawdę. Więc to było dosyć fajne takie przeżycie Fantasy Premier League, ale wracając do naszych, o czym mówiliśmy, Patryk, bo już zapomniałem, tak się zagadałem. O chipach i o wyborze kapitana. A, no, dla mnie to jest, no,
Nie lubię tego, nie lubię, bo można mieć na przykład, najbardziej sytuacje mnie denerwują, że mój skład cały zagrał absolutnie bardzo dobrze, dobre wybory, nie trafiłem kapitana i ktoś ma tyle samo punktów, kto trafił tylko kapitana. I to, Jasne. te momenty mnie wkurzają, ale to jest po prostu część naszej gry, więc nie ma co się tam za bardzo płakać nad tym, nie? Rozumiem doskonale. Ja w zeszłym sezonie przegrałem swoją miniligę, bo kolega, z którym grałem, dał kapitana na Antonio akurat w meczu z Norwich, gdy strzelił 4 gole. Tak, prawie 60 punktów, a ja miałem, albo to była ta sama kolejka, albo kolejka później, ale chyba dokładnie ta sama. Salah grał z Burnley, nie wiem czy kojarzy, jak Nick Pope tam chyba z 4 Tak. sytuacje jego wyciągnął i jeszcze dodatkowo jakieś tam Mane i Firmino po jego podaniach nie trafili na pustaka, więc wtedy... Chciałem cię usłyszeć. No, to był dramat, był straszny lament. Mówię, jak to jest możliwe, więc nadgonił 60 punktów praktycznie jedną decyzją i później zabrakło mi chyba 4 punktów na koniec sezonu, gdzie cały sezon prawie byłem na prowadzeniu, więc... No ale w sumie na tym też polega urok, nie, tej gry, że Zdecydowanie, niekiedy tak, jedną zgadzam decyzją się. możesz ten sezon wygrać, bo są też historie też znanych graczy fantasy Premier League, którzy, nie wiem czy kojarzysz, Jay Egersdorf jest taki z Znam Wielkiej oczywiście. Brytanii. On kiedyś wygrał swoją miniligę, tracił ponad 30 punktów i dał na kapitana Theo Walcotta w ostatniej kolejce. I Theo Pamiętam, Walcott wtedy też. strzelił hat-tricka. Pamiętam też, dałem wtedy ryzykownie. Tak, pamiętam, Walcott. On w ogóle nie grał, siedział na ławce cały sezon, ale trener go wrzucił na ten ostatni mecz. Tak, 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 tak. ostatni mecz sezonu. No także to jest cały urok fantazja. Ale wracając do tego kapitana, bo tak jak mówisz, to jest najważniejsza decyzja w zasadzie, którą mamy do podjęcia w każdej kolejce, przepraszam. Co ty bierzesz pod uwagę? Już wspominałeś o tym, że zwracasz uwagę na odsy bookmacherów, ale jestem też ciekawy, czy ważniejsza jest dla ciebie forma zawodnika, czy na przykład to, przeciwko jakiej gra defensywie i No. w jakiej formie jest ta defensywa przeciwna? To jest chyba najważniejsze pytanie. Fixtures against form, tak? Coś Tak, takiego. tak, tak. To jest straszne w ogóle. Ja ogólnie jestem fanem statystyk. Ja myślę, że u mnie to jest 60 do 40 na statystyki jednak. Patrzę rzeczywiście na statystyki całej drużyny, na poszczególnych, ale nie tak bardzo. Aż tak. Czasami mam problem z tym, że jak dużo spędzam czasu, to za bardzo analizuję i później jakiś ten ogólny duży obraz mi się gdzieś przemyka. Taki klasyczny overthinking. Tak, dokładnie to. Overanalyzing, overthinking. To jest nasze. I w ogóle to jest w życiu codziennym i w sporcie, każdym sporcie też robi to tylko problemy niż jakieś benefity. Po tylu latach zauważyłem, więc. Starał się tak bardzo głęboko nie sięgać, ale rzeczywiście w statystyki jestem fanem statystyk bardziej niż czegoś innego. Biorę z reguły, patrzę na mecze w domu i u siebie, znaczy u siebie, i tam wybieram na przykład kapitana. Czasami drużyny łapią takie wiatr w żagle u siebie grając, że ciężko przebić się przez obronę i jakoś tak bardziej lubię wybierać kapitana, który gra u siebie. Początek sezonu miałem dosyć szczęśliwy pod tym względem, później słabiej, ale myślę, że to jest to, czy te nowe statystyki, o których ty wspomniałeś, że prawdopodobieństwo strzelenia gola to jest XG, tak? Tak, tak. Expected goals. Dokładnie. Jest to bardzo fajna rzecz. Uważam, że w przeciągu całego sezonu się to sprawdza. Mniej więcej widziałem taką statystykę za zeszły sezon i wiadomo, były te wahnięcia, ale mniej więcej to było... Jest bardzo duża korelacja, no. Tak, zgadza się. Więc to... Nie byłem tego specjalnym fanem, ale rzeczywiście jakoś ktoś to dobrze wymyślił i na to zacząłem bardziej patrzeć. Ale mam na przykład w swojej drużynie Barca, Harvey Barnes, który ma dobre statystyki, jest w czołówce takich shots on target, Dokładnie. w czołówce takich rzeczy. I ja go wziąłem, nie, jako dalej tam inni punktują, ale ja go wziąłem. Nie uznali mu gola niestety w zeszłej kolejce. To Tak, w tak. ogóle dla mnie była osobista porażka i przez godzinę płakałem wrogów domu. Ale rzeczywiście idę tym czasami tropem i myślę, że wtedy właśnie, co zostałem szósty na świecie, brałem takich gości i to się sprawdzało, więc jestem dosyć fanem takich statystyk. Rzadko kiedy, bardziej nawet niż jakieś nazwisko, bo
Tyle myślę w tym temacie. Jestem też w sumie ciekaw, bo mówisz, że jesteś fanem statystyki. Ja w sumie podobnie i jednocześnie oglądasz bardzo dużo spotkań. I tutaj w tej kwestii się też zgadzamy. I dla mnie na przykład sporym dylematem jest, i jestem ciekaw, jak to u ciebie wygląda. Czy preferujesz zawodników, którzy na boisku widać, że są w formie, czyli jest bardzo sharp, obrońcy sobie z nim nie radzą i tak dalej, ale na przykład nie oddaje zbyt wiele strzałów. Czy wolisz takiego, który może niekiedy nawet wygląda gorzej na boisku, wydaje się, że jest, widać, że jest gorszy piłkarsko zawodnikiem, ale dochodzi do większej ilości sytuacji i oddaje więcej strzałów. Taki przykład, który przychodzi mi teraz na szybko do głowy, to jest tak, jakbyśmy porównali sobie Sadio Mané, który jest świetnym napastnikiem, ale często jest tak, że on na przykład daje tylko dwa strzały w meczu i to są dwie bramki. Albo masz Gabriela Jesusa, który odda tych strzałów tam 5 albo 8, ale zepsuje dwie setki, coś tam mu nie wyjdzie, ale ostatecznie i tak pewnie wbije te dwie bramki. Po której stronie ty się stawiasz? Tego, który ma lepsze liczby, czy tego, który po prostu obserwując go widzi, że jest lepszym zawodnikiem? To od razu powiem przykład. Na przykład Werner bardzo mi się spodobał, a nie miał jakichś tam rewelacyjnych statystyk, ale widziałem go w pierwszym meczu, później w drugim meczu. Nie, no, chłopak naprawdę się wyróżnia i nic z tego nie mam, No można właśnie. powiedzieć. Więc myślę, że jakoś i tak każdy z nas, nikt z nas nie ogląda meczów od deski do deski, wszystkich. Tam może jeden w sobie wybrać dwa. No ja to czasami przesadzam, ale więc myślę, że to jest, i tak musimy bazować na statystykach. Myślę, że to jest główne, bym bardziej w tym kierunku poszedł niż w tym, że ktoś jest ładnie, ktoś jak Pepe zresztą w zeszłym sezonie bardzo się, dla mnie przynajmniej, wyróżniał się, nawet poszedłem na żywo, oglądałem inny mecz Arsenalu, byłem akurat w Londynie, bardzo kręcił na prawym skrzydle, pięknie to wyglądało i tak naprawdę wsadziłem go do składu, nic z tego nie miałem akurat wtedy, więc myślę, że te statystyki są ważniejsze. No, no Vardy gra pięknie, on przecież dotyka piłki chyba 10 razy na mecz tylko, no bo to jest jakiś skandal. A proszę, jakim jest zawodnikiem, ile punktów nam daje, więc myślę, że bardziej bym w tą stronę poszedł. No. No, w tym sezonie chyba tylko jeden jego celny strzał, póki co nie zakończył się golem, więc to jest Straszne jakaś. to jest. To jest. On rozbija całą moją strategię Całą teorię filozofię. możemy rzucić do kosza, Tak. nie? Tam 5 strzałów, 4 bramki, z Tak, tego, tak, wiesz, tak, tak, tak. większość z karnych. No i, ale jeszcze warto, właśnie, chciałem poruszyć, bo nie poruszyliśmy jeszcze karne, że to w tym sezonie trzeba jakoś się do tego też chyba jednak dostosować, bo pytałeś się wcześniej, jakieś zmiany z jednego sezonu na drugie wprowadzić. Myślę, że widziałem taki skład stworzony tylko z wykonawców karnych. Oczywiście tam obrońców dużo nie ma, ale mniej więcej wyglądało to, że tam chłopaki po 100 punktów walili w sumie, więc no, sędziowanie jest jakie jest. VAR tak działa, jak działa, i myślę, że też, jeżeli będę miał wybór między dwoma zawodnikami, ale jeden strzela karny, drugi nie, to wybiorę tego z karnymi już. Oczywiście mam na myśli teraz Klicha, nie? Czy wybrać Klicha? No nie mam go w składzie, inni mają inne, że stani, że strzela karne, no jest okej, ale mimo wszystko jeszcze się wzbraniam. Jasne, jasne. Czyli jakbyś miał wybierać między jakimś tam Harrisonem czy kimś takim, to wolałbyś właśnie Klicha, bo ma te karne. Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Nawet Jasne. byłem blisko, na przykład Hector, który się dla mnie bardzo wyróżnia w Leeds, prawoskrzydłowy. Tak, dobrze mówię, Hector? Chyba Nie. Dallas, albo tam jest Aiding, jest dwóch No, tych z boku. prawoskrzydłowy z takimi. A, mówisz o skrzydłowym, tak, on jest Koszta chyba, czy coś. No, Costa, Hector Hector Costa, Koszta, tak, jakoś tak, Hector no. Costa. No to on dla mnie ma świetne statystyki. I jak dość jego i Klicha miałem porównać, to mimo wszystko wziąłbym tego Hektora Kostę, a nie Klicha, ale dobra, no to już Jasne. takie. Dobra, myślę, że możemy przejść teraz do Twojej aktualnej drużyny, jak to teraz wygląda. Mówisz, że ci za bardzo nie idzie, chociaż szczerze mówiąc, ta ostatnia kolejka naprawdę udana. 72 punkty w czwartej kolejce. Podcast nagrywamy przez piątą kolejką sezonu 2020-2021. Ogółem punktów 244 w tym sezonie. Overall rank nieco powyżej 500 000, więc powiedzmy, że bez szału, ale na tym etapie to też chyba jeszcze nie jest powód do paniki. Tak jak wspominałeś, dzikiej karty nie zamierzasz odpalać. W składzie też przeczytam ten skład dla osób, które słuchają podcastu. Masz na bramce McCarthy'ego, który ostatnio zdobył 9 punktów. Jest Trent, jest Davis i Justin. Na ławce z obrońców
Siedzą Reece James z Chelsea, a także Ayling, wspomniany też przeze mnie wcześniej. W pomocy mamy Salaha na kapitanie, który zdobył 26 punktów. Jest Rodriguez, James, 18 punktów. Jest Harvey Barnes i Daniel Podence z Wolverhampton. No i mamy w ataku Mitrowicza, Calverta Luina oraz Wernera. To, co najbardziej się rzuca w oczy, to Son i to jego 18 punktów na ławce. Wiesz, miałem takie pytanie na Twitterze, ktoś chciał, żeby cię zapytać. Jakbyś mógł taki króciutki komunikat wysłać do José Mourinho, to co by to było? Ty chuju. Słuchaj, Patryk, muszę ci powiedzieć, że nie, obwiniam bardziej siebie, bo no, nie przemyślałem tego. Było mało czasu, miałem wykrystalizowany skład, jechałem do Paryża na Roland Garros, coś tam załatwiłem, nie przemyślałem, ale no przecież to jest logiczne, jeżeli Son jakby nie zagrał, to przecież szedłby mi następny. To dlaczego nie zmieściłem w składzie, prawda? No to jest, to muszę ci powiedzieć, że to już nie tego wina Mourinho, tylko moja zdecydowanie. I tyle. Więc ja powiedziałem statystyki z pierwszej z najlepszych 10 tysięcy menadżerów. Przed tą kolejką Sona na ławkę wsadziło chyba 800. W sensie z tych, co, przepraszam, jeszcze raz. Z 10 tysięcy Sona w składzie miało 4 tysiące i 10% z tego wsadziło Sona na ławkę i nie rozumiem dlaczego, a ja jestem tak samo postąpiłem. To jakoś bez sensu, to się nie trzyma kupy, więc tutaj muszę wam powiedzieć, że dałem ciała po maksie i tyle. Czyli generalnie co do zasady, już abstrahując od tej konkretnej sytuacji, też wychodzi z założenia, że jak masz jakiegoś tam zawodnika premium, jego występ stoi pod znakiem zapytania, to jednak dajemy go do składu mimo wszystko, nie? Oczywiście. Ja przez chwilę pomyślałem, że Son, no dobra, skoro on się męczy z jakąś kontuzją, to może go wsadzić pod koniec na kilka minut, ale to jest, uważam, bez sensu. Rzadko się tak zdarza. Częściej się zdarza, że albo gra, albo nie gra. W tym przypadku powinien być w składzie i tyle. Jasne, jasne. No czasem też czytam takie komentarze, ktoś tam rzuci jakiś swój skład i ma w składzie jakiegoś tam kontuzjowanego albo się świeci tam na żółto czy na pomarańczowo, jak to zwykło nam się mówić. I też ludzie się pytają, po co masz kontuzjowanego zawodnika w składzie? No No właśnie, właśnie. właśnie po to, że on może Dokładnie. jednak zagrać. To, że ktoś się świeci w FPL-u, to nie znaczy, że to nie jest informacja bezpośrednio od trenera, że on nie zagra. I wiele osób Dokładnie. się na to łapie. Także tutaj dosyć bolesny widok i szkoda, że tych punktów nie było, ale generalnie skład wygląda całkiem okej. Okay. To, co też mi się rzuca w oczy, to kompletny brak zawodników Manchesteru City. Rozumiem, że oni zaczynali sezon od blanka, ale mimo wszystko dużo osób gdzieś po tym meczu z Wolverhampton, gdzie City wygrało, wskoczyło albo na Sterlinga, albo na De Bruyne. Skąd taka decyzja, żeby ich nie brać do składu? Przede wszystkim przez rotację, wiadomo. To raz, jakoś nie lubię denerwować się przed każdą kolejką, czy zagra, czy nie zagra. Jeżeli jest napastnik jak Jesus, a Aguero kontuzjowany, to można też jeszcze wrzucić koło Kevina De Bruyne Jesusa. Jeżeli Jesus jest kontuzjowany, a Aguero gra, to można Aguero, ale jeżeli jest prawie cały skład niewiadomy, to nie lubię takich sytuacji. Jedyny, nad którym się zastanawiałem, to właśnie Kevin De Bruyne, bo on wiadomo, że zagra, tak jak wspomniałeś na początku naszego podcastu, słusznie. A najbardziej, jeżeli bym już kogoś zmieniał, chciałbym mieć Sterlinga, szczególnie jak Aguero i Jesus są kontuzjowani. Dla mnie jest to, dziwię się, dlaczego w mediach tak mało, znaczy mało, no dużo, ale w sensie jako napastnik Sterling może nie gra tam, gdzie najbardziej lubi, ale robi bardzo dużo punktów, jest szalenie groźny, może strzelić i 5 goli w jednym meczu. Jest co chwilę, masz sytuację, jeżeli miałbym kogoś brać obecnie, kiedy Jesus i Aguero są kontuzjowani, to dla mnie Sterling jest bardzo oczywistym wyborem. A w normalnych warunkach, kiedy wszyscy są zdrowi, to z reguły Kevin De Bruyne jest ten gość, którego trzeba mieć po prostu. A dlaczego go nie mam? No właśnie przez to, że pierwszy właśnie była kolejka blanka, później nie wiadomo co, gdzie, jak i jaka forma i tyle. Wolałem jakoś rozbić też pieniądze, wrzucić na jestem też zwolennikiem dobrej obrony, więc tam chciałem troszeczkę zainwestować. Jasne, Co? a czy myślisz o tym, żeby upchnąć właśnie Kevina czy Sterlinga albo wracającego powoli Aguero do składu w najbliższych kolejkach? Którzy zawodnicy są jakby najbliżej twojej drużyny aktualnie? Kogo masz tam najwyżej na watchliście, można powiedzieć? Zdecydowanie, jeżeli Aguero zagra, to Aguero. Ja lubię dawać i tak szansę, żeby zobaczyć, kto gra i jak gra.
Nie rzucam się nigdy z łapami na od razu na taki, no często wiesz jak jest na internecie, nie? Że coś tam jest wielki fame na jakiegoś zawodnika, wszyscy go biorą, coś dalej, warto poczekać. Więc tutaj Werner grał u siebie Southampton, strasznie mnie korci, żeby go jeszcze dać mu jedną szansę i to byłoby zgodnie z moją filozofią teraz, daj mu szansę, ale jak to bywa, pewnie zrobię ten błąd i go zamienię za kogoś innego. Bardzo podoba mi się Podence. Już w zeszłym sezonie, bym go miał w zeszłym sezonie, gdyby nie fakt, że był ciągle na ławce siedział i tam rządził Traore z kilkoma innymi w pomocy i obiecałem sobie, że jak będzie nowy sezon i potem zostanie Wolves i zacznie sezon z czołowej jednostki, to wezmę go i myślę, że ten chłopak ze swoją ceną jest bardzo godny zaufania. Barnes, jak wspomniałem, strzał wbrew wszystkim, dobre statystyki, którymi się kieruje z reguły Rodriguez, po prostu kozak. Wziąłem go rzeczywiście, bo oglądałem mecz, jak gra. Bez niego myślę, że tam. Ale i właśnie przez to, że jest Rodriguez, to stwierdziłem, że i Richarlison, i Calvert-Lewin mają już mieć szansę. Wziąłem Calvert-Lewina, bo bardzo lubię Richarlisona, muszę powiedzieć. Gdyby byli w tej samej cenie, to wziąłbym Richarlisona. Miał o wiele lepsze statystyki na początku sezonu niż Calvert-Lewin, ale to Calvert-Lewin gdzieś tam zawsze łeb swój wsadzi i strzeli tego bramkę, co mnie doprowadzało do szału, jak na początku go nie miałem. Więc tutaj poszedłem z masą. Zawsze trzeba mieć, uważam, że jak na kapitana mieć kogoś bardzo, bardzo premium, czyli Salaha, Kevina De Bruyne i takiego gościa, któremu można dać opaskę jednak. Kiedyś na początku w ogóle mojej przygody przeczytałem od kogoś takie zdanie na internecie, jednego właśnie z tego chyba Egersdorfa, tak? Egersdorfa jest. On powiedział, że kapitana można dawać tylko kogoś, kto może strzelić hat-tricka, że może sobie wyobrazić, że strzela hat-tricka. I tak to zapamiętałem i też się kieruję, że jednak to jest to. Zupełnie nie rozumiem, aczkolwiek dwa razy ten błąd zrobiłem przez te wszystkie lata, dałem na kapitana obrońcę. Czy pamiętasz sytuację z Duffym? No oczywiście, No, miałem wtedy go, słuchaj, właśnie. na kapitanie, w dodatku miałem potrojoną defensywę Brighton wtedy. Poważnie? Ale Tak, wiesz, Ryan kiedy Duffy, czegoś. Danki Duffy na kapitanie. No, zrobiłem to samo. Ja jeszcze na kapitanie chyba podwójnym wtedy. Nie, potrójny był Tak, wtedy, ludzie grali pamiętam. podwójnego, no. No i to było moje największy też błąd w moim życiu. To był jeden z dwóch razy, gdzie wziąłem Ale tak wiesz, kapitana obrońcy. trzymając się tego, o czym mówisz, że też zwracasz uwagę na odsy bookmacherów i tak dalej, ja pamiętam, że tę decyzję podjąłem wyłącznie na podstawie odsów, bo sprawdzałem O sobie proszę. szanse na CS-a, to wiesz, Tak. sumowana ta szansa, to chyba było 50 parę procent w jednym meczu, bo to mecz z Cardiff i z Bournemouth oba mecze u siebie. I Tak, Bournemouth wtedy pamiętasz, też, widzę, że tak, to trafiło jasne, w cię. doskonale pamiętam to, jakbym wczoraj podejmował tą decyzję. I pamiętam, że sprawdzałem szanse na CS-a i wyliczyłem sobie, że ta wartość oczekiwana tych punktów prawdopodobnie będzie najwyższa spośród wszystkich zawodników. Dodatkowo on lubi sobie strzelić gola głową i tak dalej. Mówię, no to jak nic, potrają tą obronę, I oni przecież wcześniej grali kilka kolejek, bardzo dobrze zagrali, kilka czystych kąt mieli. To nie było Tak, tak, że tak, tak. to było wsparte. No, wszystko wskazuje na to, że idealnie. No niestety, nie. No i tam chyba jeden punkt był z tego, co pamiętam, bo Z chyba... 1-0, ja nawet nie pamiętam Tak, o tym. jakoś tak. No, wiem, że to była masakra i taki trochę mem lata po sieci, jeżeli chodzi o te Aha. wspomnienia z poprzednich sezonów, ta potrojona defensywa Brighton. Zwróciłem też uwagę na to, że poza bramkarzem, bo masz Batona i też kiedyś wspominałeś o tym, że zawsze wybierasz najtańszego bramkarza i Tak. jakiegoś tam 0,4 na ławkę, masz bardzo równy skład. Tak naprawdę nie ma tutaj zawodników, którzy byliby bardzo tani gdzieś tam za 4-0. Wszyscy są tacy, którzy są zawodnikami wyjściowej jedenastki. Najtańszy z nich to jest Ailing tak naprawdę za 4,5 i to w zasadzie tyle. Tutaj reszta jest droższa, jeżeli chodzi o zawodników. Czy to wynika z tego, że właśnie mamy taki sezon, jaki mamy, czyli jest koronawirus i zbudowałeś bardziej równy skład? Czy to jest taka twoja stała strategia, że starasz się równomiernie te fundusze rozkładać? Stała, bo rzeczywiście to jest to, co się sprawdza, bo zawsze korci, żeby wziąć jakieś gwiazdy i jak gdyby tą trzech na ławkę puścić totalnych, przepraszam za słowo, ale nieużytków,
zapchaj dziury i tak dalej, ale uważam, że to się nie sprawdza, że sprawdza się właśnie równy. Nawet, nie, nawet fakt COVID-a teraz, pandemii, też to wzmaga tą strategię i się powinno tak myśleć, ale przede wszystkim raz, dwa razy w sezonie każdemu się zdarza, że są kontuzje kartki, że ktoś jest blank jakiś i tak dalej. Więc to się zawsze przydaje, zawsze. Zawsze jest tak, że ten trzeci na ławce ci zagra. W sensie nie przypominam sobie sezonu, żeby nie był ten trzeci na ławce potrzebny. A są naprawdę jakieś takie diamenciki, gdzie za mało kasy można spokojnie sobie oprzeć się na nich. Więc jeżeli zbliża się koniec sezonu i tych kolejek zostało przypuśćmy 8-10, to można tego trzeciego na ławce wziąć, jego najtańszego w grze, i przeznaczyć kasę gdzie indziej. Ale tak to rzeczywiście wychodzę, pomaga mi to w grze, że jednak tych 14-15, których mam, 14, to grają. Jasne. I też zwróciłem jeszcze uwagę, w sumie z tego powodu masz tylko jednego zawodnika, który warty jest więcej niż 10 milionów w drużynie, a jednak wielu graczy stara się upychać na siebie jak najwięcej, dwóch, może nawet niektórzy trzech. I masz też zawodnika premium w każdej formacji. Masz obrońcę premium Trenta, masz Salaha jako pomocnika premium i tego Wernera jako napastnika premium, no bo w tym sezonie napastników mamy troszeczkę tańszych. Czy to też jest jakaś stała zasada, że w każdej formacji starasz się mieć takiego jakiegoś droższego zawodnika? Tak, rzeczywiście. Chcę mieć trzech, z reguły czterech takich bardzo drogich, ale też z zapleczem punktów. Tutaj właśnie patrzę. Z reguły miałem na przykład obrońców, jestem fanem dobrych obrońców agresywnych dalej. Miałem mieć dwóch, jednak to, co się dzieje teraz z obroną Liverpoolu, to chyba zrezygnowałem z Robertsona i niepotrzebnie, bo on coś tam punktuje. W każdym razie rzeczywiście James uważam też jest topowym dla mnie obrońcą. Szkoda, że jednak nie wywalczył miejsca w składzie, a Spilicueta wrócił i troszeczkę go wyparł mimo swojej świetnej gry. Tutaj takie ryzyko niepotrzebne. Przepraszam, że ci przerwę, ale teraz Chilwell chyba wrócił z kontuzją, więc znowu jest szansa, że Aspi przejdzie na lewą, a James może przypadkiem znowu wylądować na prawej stronie, więc... Dokładnie dlatego Także go mam. Także uważaj, byś ustawiał skład, weź to pod uwagę, nie, żeby nie został na ławce z 15 punktami, bo... Rzeczywiście, Patryk, masz rację. No jestem ciekawy, no mam takich, no jestem zadowolony ze składu, no troszeczkę Davis mnie roz... myślę, że to po prostu zły wybór i tyle. Doherty widziałem, jak gra pod koniec sezonu, jak jest bardzo cofnięty, też ze względu na strategię Mourinho w tym sezonie. Nie sądziłem, że on będzie jakimś tam, że będzie szedł do przodu. Coś się tam u niego skończyło i przez różne zmienne, dlatego do Hartego nie wziąłem, ale Davis też stracił chyba miejsce w składzie, więc tutaj trzeba kilka zmian zrobić. No właśnie, to chciałem zapytać, kto jest na wylocie z tej drużyny. Wspomniałeś już o Davisie, wspomniałeś o tym, że zastanawiasz się nad Wernerem. Czy któryś jeszcze zawodnik, że tak powiem, najbardziej cię kuje w oczy w tej drużynie? No chciałbym mieć przede wszystkim miejsce na kogoś z City już niedługo. Jeżeli Aguero wróci, to chciałbym go mieć. I dlatego trzymam kasę na ławce. Trzymam właśnie Werner, dla mnie jest pierwszy do zmiany, aby w niego wrzucić Aguero. Rodriguez jest to diament. Barnes uważam, że odpali. Podens jest za tani i za fajny, żeby go sprzedawać. Mitrowicz, wielki znak zapytania, ale jest tani z kolei. On po prostu jest z tych zawodników, co patrzę na, co wspomniałeś, patrzysz na mecz i mówisz, Boże, przecież on w ogóle nie ma go w ogóle na boisku. Nie? I to mi troszeczkę tak przeszkadza, tym bardziej, że po tych następnych trzech kolejkach ma dosyć chyba słabe, z tego co pamiętam, czy czterech, ma bardzo słabe, ciężkie mecze. Na tak, Liverpool, tak. Ma Manchester City i Leicester. Więc Mitrowicz, też się nad tym zastanawiam. Dla mnie największe pytanie teraz, co z Alexanderem Arnoldem, bo tutaj pojawia się ten Teles z Manchester United. Tą kasę mógłbym przerzucić właśnie na Aguero. Zobaczymy, jak to ten. Ale nie oszukuję, że nie mając zawodnika City, no dosyć chowam się za sofą, za tapczanem, jak oglądam ich mecze. To jest straszne przeżycie. Więc chciałbym kogoś wprowadzić z tej drużyny, Sterlinga albo,
albo Aguero. No i tyle. Myślę, że Werner z tych najdroższych to rzeczywiście Werner, chciałbym go zmienić, ale zastanawiam się właśnie, czy Southampton warto, czy nie. Jasne, jasne. Może rzeczywiście warto już przeczekać jeden mecz, zobaczyć, czy Aguero zagra i później gdzieś No. tam zrobić podmiankę Wernera na Aguero. Ja też jestem z tych graczy, którzy mam takie nazwiska, które bardzo lubię mieć w składzie i mam do nich słabość, czyli właśnie chociażby Ale wiesz, co ci Aguero, powiem? Salah, De Bruyne, Trent w ostatnich sezonach właśnie. Ciężko mi się ogląda mecze, tak jak mówisz, nie mając tych zawodników, bo non-stop stwarzają zagrożenie. Też masz takich gości, że nawet z sentymentu ich czasem bierzesz? Ten Aguero to też jest trochę tak, bo go znasz od lat? Tak, myślę, że tak. To jest jedna z zasad pierwszych, żeby się nie przywiązywać, prawda? I Tak. każdy to wie, ale weź tu się nie przywiąż do Aguero. To po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście, no ktoś te punkty musi robić. No, możesz mieć fajny skład tani, jakieś fajnych diamenciki na ten, ale ktoś te punkty musi trzepać i ktoś być na kapitanie, którego możesz zaufać. Na pewno pamiętasz 5 bramek Aguero. Miałeś go na kapitanie wtedy. Nie, niestety nie właśnie. No i to było bolesne, to było bolesne. To jest właśnie, trzeba unikać tych sytuacji, więc ja bym się bał Aguero. Nie. Czy nie mieć Aguero, to jest dla mnie duży błąd. I tyle. Ja pamiętam, że w zeszłym sezonie bardzo mocno długo trzymałem Aguero, a był taki okres na początku sezonu, gdzie Pep nagle zaczął go sadzać, nie wiadomo dlaczego. Nic mu nie było, on tam chyba na 4 mecze 3 razy usiadł na ławce, a ja kolejka w kolejkę Aguero na kapitanie. Mówię, no Trzymałeś. teraz go już na Tak. pewno wystawi, a jak mówię, jak go wystawi, no to strzeli 2-3 bramki jak nic, nie? I w końcu Ale zagrał, strzelił jedną bramkę i koniec. wiesz co, zauważyłem, że Pep nie ma swoją ulubioną jedenastkę, którą gra, i nie pozwala, aby któryś z zawodników grał. Oni muszą grać, oni muszą się ogrywać. On nie może sobie pozwolić, że przez 2 tygodnie, na przykład jak jest jakiś mecz Manchester City, gdzie później jest przerwa, jakaś dwutygodniowa załóżmy, bo międzynarodowe mecze, bo coś, to on zagra na najmocniejszym składzie. To można być pewny, że on wejdzie na najmocniejszym składzie. I po tej przerwie też zagra na najmocniejszym składzie. Między przerwami on gra swoimi ulubionymi, najmocniejszymi, gdyż wychodzi z założenia, kiedyś to powiedział zresztą na konferencji, że ci najlepsi muszą się ze sobą najczęściej zgrywać i tyle. Mimo, że to brzmi banalnie, bardzo prosto, to jak można spojrzeć w kalendarz, to można wyczytać, że w kolejce zagra De Bruyne, zagra Sterling, Aguero i jego ulubiona jedenastka. Ale myślę, że to też mi pomogło nieraz, więc. No właśnie, ja uważam właśnie, że jest trochę inaczej. W tym sensie zgadzam się z tobą, że właśnie on wystawia często te najmocniejsze jedenastki, gdy jest później przerwa, ale mam wrażenie, że on czasem jakoś niemalże bez powodu, albo na pewno jest powód, tylko my go nie znamy, nagle nie wystawia jakiegoś zawodnika. Przychodzi mi do głowy chociażby Mahrez pod koniec zeszłego sezonu, gdzie on w trakcie W super tej, formie był, o właśnie w prawda? tym okresie No. postpandemicznym świetnie grał i nagle zaczął w ogóle nie grać. Tam jeden mecz na ostatnie 4 chyba zagrał, nie wiadomo dlaczego tak naprawdę. I są takie sytuacje, gdzie Pep kogoś sadza i ja zaczynam się zastanawiać w ogóle dlaczego, z jakiego powodu, co tutaj się wydarzyło. Ale ma też ten komfort, ma szeroką kadrę, więc może sobie na to pozwolić. No tak, tylko że co z nami wtedy? Ja się czasem Co z śmieję, nami? że on chyba też ma jakąś grubą miniligę, wiesz, i on po prostu jak widzi, że jak w minilidze jest za duże posiadanie Aguero, to szybko Jezusik na 3 mecze i... Tak. Myślę, że tak. Nie, dobre. A ja, taka ciekawostka, to właśnie Andy Murray powiedział kiedyś mi, że. I jestem w stanie z to uwierzyć, że zawodnicy nie mają siebie w składach z reguły, żeby nie zapeszać. Każdy sportowiec jest bardzo przesądny, Tak też. więc to jest ciekawe, ale może menadżerowie mają, nie wiem, swoich zawodników, właśnie. No, możliwe, możliwe. A powiedz mi jeszcze, kogo uważasz za takie odkrycie tego sezonu? Który zawodnik, może kilka nazwisk, twoim zdaniem w tym sezonie mogą być takim odkryciem tego sezonu w FPL-u? A którzy z tych wielkich nazwisk, albo tych, na których jest duże oczekiwanie, że zrobią grube punkty, zawiodą w tym sezonie? Jak czujesz po tych 4 kolejkach? Po czterech, dla mnie oczywiście Rodriguez, tutaj nie będę żadny tam nie wymyślę Ameryki. No tak, wejść w Premier League to rzadko kto umie. Bardzo liczyłem właśnie na Podence i Richarlison. Richarlison zeszły sezon był taki troszeczkę na początku super, później nic, pod koniec dobrze. Dla mnie ten chłopak jest topowym napastnikiem. Jakoś, mimo że chyba kosztuje aż 9, to i tak uważam, że jest to, no, za takiego chłopaka, nie wiem, dobrze, jakoś mam do niego sentyment.
Podence, dlatego mam go zresztą w składzie. Totalny zawodzą, uważam, że no obrońcy, szczególnie totalne, uważam, że to już można nazwać jakąś tam katastrofą, to obrońcy Manchester United. I nie tyle, że dostają tyle bramek w plecy, to po prostu w jakiś sposób oni grają. To ja się za bardzo nie znam na piłce, jeżeli jak oglądam, ale no jak już, to, ale już ja nawet mogę zauważyć, że tam dosyć słabo tam się dzieje. To jest moje największe rozczarowanie, więc na szczęście nie mam nikogo z tego. Zauważyłem, że jakoś z roku na rok te największe gwiazdy, najdroższe dają sobie radę. I na przykład taki Aguero, no niestety na razie jeszcze nie grał, ale na przykład Aguero, Salah, Mane. W ogóle wśród tenisistów jest Davisa, coś nazywa Purav Raja z Hindus, totalny fan Premier League i fantasy Premier League, mieszkający w Liverpoolu. I on powiedział, że że Mane jest absolutnie numer jeden w drużynie, zawsze będzie miał powyżej Salaha i wszystkie akcje, jak może tak mi mówi, wszystkie akcje idą przez Mane, bierz Mane, bierz Mane. Więc coś w tym może w tym jest, nie wiem, że Mane w końcu przyćmi Salaha, jest może to się troszeczkę u nich zmieni. Na razie mam Salaha i dobrze mi z tym. Czekam na jakiegoś napastnika, właśnie może ten Brewster z Sheffield United jako trzeci. Bardzo młody, ale bardzo fajny zawodnik. No, uważam, że Calvert-Lewin w zeszłym sezonie też miał dobry początek, później totalnie przystopował, ale może w tym sezonie zostanie ten. Obawiam się Kane'a znowu, mimo że bardzo przypunktował ostatnio, to jak na niego spojrzeć, jak on gra, jak się cofa i później zobaczyć ten heatmap, gdzie jest jego strefa poruszania, no to przecież on nawet nie jest pierwszym ani drugim zawodnikiem w swoim zespole tam przeciwników. Ale nagle odpalił tryb, wiesz, Kevina De Bruyne, nie? W tym sezonie. Dokładnie. No ile miał? 3-4, tak? 4 asysty? Tak, to miał 4 mecze, 4 asysty w tym meczu Southampton. Nie? Łącznie miał chyba 5 czy 6 asyst, gdzie pobił już chyba swój rekord najlepszego sezonu, jeżeli chodzi pod względem asyst, a mamy 4 kolejki, no więc... No właśnie. Son, mega, mega, mega. I to jest, ja też patrzę pod względem ceny, prawda, że pomijając tych wszystkich premium, to następnym jest w drugim koszyku cenowym jest Son, co będzie topowy, w tym przynajmniej tak to na razie wygląda. Bardzo z tych może tańszych, no trochę zawodzi mnie, ale przez brak gry Adama Traore, tak był na początku faworyzowany przez wszystkie strony FPL i jakoś z tych, poza Jimenezem był brany jako numer jeden, to tutaj coś poszło nie tak. Tyle, no myślę, że to, no oczywiście jako ja fan premium obrońców mam dużo do zastrzeżeń do nich ogólnie. Właśnie to też chciałem właśnie dopytać, przepraszam, ci przerwałem, ale tych obrońców premium, bo to jest ciekawy temat, uważasz, że oni w perspektywie całego sezonu i tak dadzą swoje? Mam tutaj myśli Trenta, Robertsona, Van Dijk'a, bo dosłownie, nie wiem, 3 tygodnie temu, przed poprzednią kolejką, przed meczem z Aston Villą, czytałem nawet wątki bardzo dobrych graczy Fantasy Premier League, że dobrym pomysłem może być nawet potrojenie obrony Liverpoolu, bo wydawało się, że to jest dobry pomysł. Nagle zagrali jeden słaby mecz z Aston Villą i wszyscy się tych zawodników pozbywają, co jest dosyć charakterystyczne dla graczy Fantasy Premier League, że niekiedy jedno wydarzenie, jeden mecz potrafi kompletnie zmienić to spojrzenie na tą sytuację. Ty uważasz, jako właśnie miłośnik tych zwolennik, tych obrońców premium, że oni jednak dadzą swoje? Dadzą swoje. Wystarczy spojrzeć na statystyki i załóżmy, no często wybieramy na przykład pomocnika, który jest wart 6-7 milionów, który od czasu do czasu zaasystuje, od czasu do czasu strzeli bramkę. A teraz mamy obrońcę tańszego, który robi absolutnie to samo. I jeszcze ma czyste konta, więc ja uważam, że dlatego obrońcy premium są pomijani. Mimo, no i teraz trzeba jeszcze raz włączyć swój skład, sorry, tutaj spojrzę. Na przykład, no właśnie Liverpool, ja uważam, że oni będą grać. Trent ciągle wykonuje rzuty rożne, ciągle wykonuje rzuty wolne dośrodkowania i ma ciągle najwięcej dośrodkowań w lidze z obrońców. No, jest to kwestia czasu, aż wyskoczy. No ja się cieszę, że wszyscy się go pozbywają, bo to chodzi, żeby być lepszym od innych, ale jeszcze ta strategia dosyć, oprócz tam jednego sezonu, chyba mi fajnych punktów dała. Chilwell teraz widać, że chłop
ma niesamowity ciąg na, i też próbuję go jakoś tu zmieścić. Świetnie wygląda. No jedyne, którym moim też takim rozczarowaniem, to wbrew temu, co pisały strony o FPL, jest obrona Leeds, którą mówi, że najlepsza obrona w Championship, najbardziej ofensywny Eiling, którego zresztą mam w składzie, nic tutaj nie daje i zresztą słabo to wygląda, bo chłopaki dostają dużo bramek i dają dużo szans dosyć, więc tu takie małe rozczarowanie, ale ciągle jestem, trzymam przy swoim, no najwyżej znowu będę posypywał popiołem głowę pod koniec sezonu, ale uważam, że tym można się najbardziej skoczyć w rankingu premium obrońcą. Dobra, to na koniec jeszcze jedno krótkie pytanie. Kto na kapitana w piątej kolejce i dlaczego? A wiesz, że jeszcze nie spojrzałem, bo czekam na wiadomości o pandemii. Bardzo, i tak dalej. Bardzo sprytnie. Sprytnie, ale wiesz co, spojrzę sobie na szybko. A ty kogo masz, Patryk? Wiesz co, ja szczerze mówiąc myślałem o De Bruyne, ale zastanawiam się, czy będzie zdrowy, bo faktycznie wrócił z kadry i niektórzy dziennikarze donoszą, że chodziło tylko o to, żeby dostał odpoczynek, bo jest zmęczony, inni, że to może być jakiś uraz, także jestem ciekaw, jakie będą doniesienia. No i też nie ukrywam, że kupiłem już tego Sona i rozważam jego też na kapitana w najbliższym meczu, także pewnie między tymi dwoma nazwiskami u mnie to się rozegra. A Son gra z West Hamem, nie? Son z West Hamem, tylko że West Ham ostatnio nie najgorzej wygląda. To jest taka drużyna, która jej trochę nie doceniam tak zwykle, ale statystyki mają naprawdę przyzwoite w tych pierwszych czterech kolejkach, więc się zastanawiam. Z drugiej strony jakoś nigdy nie mam do końca przekonania do Tottenhamu i to wcale akurat nie wynika z kwestii kibicowskich, bo swój pierwszy skład, jaki kiedykolwiek ułożyłem w Fantasy Premier League, miałem potrojony Tottenham. To była moja pierwsza decyzja, także pomimo tego, że kibicuję kanonierom, to zawsze gdzieś tam doceniałem te opcje z Tottenhamu, ale właśnie wtedy, gdyby Pochettino, a teraz jakoś ze sporą rezerwą podchodziłem do tej drużyny Jose Mourinho i nie ukrywam, że mocno ucierpiałem, bo nie miałem ani Kane'a, ani Sona, a oni naprawdę tak jak punktowali. To prawda. Rzeczywiście, ciężki wybór będzie, bo na West Ham rzeczywiście dobrze w obronie, chyba dwa czyste konta zachował i to w dobrych meczach. Nie wiem, może Leicester, masz kogoś z Leicester? Nie. No właśnie, Aston Villa u siebie. A z Leicester też w sumie bardziej podoba mi się Barnes niż Vardy, szczerze mówiąc. Vardy jednak te swoje robi przez kardę i to jest taki lis pola karnego typowy, nie? Ale Barnes, kurczę, wygląda super, ale to nie jest zawodnik, któremu bym dał opaskę za nic w świecie. No tak. Ryzykując gdzieś pod koniec sezonu, wygrywając jakieś miniligi można, ale tak, to zdecydowanie nie. Tak. Więc ciężko, Patryk, sorry, nie odpowiem na to pytanie, muszę znowu zobaczyć statystyki expected goals, expected assists, więc muszę trochę nad tym posiedzieć, ale czekam, słuchajcie, naprawdę uważam, że zmiana w tym sezonie to jest właśnie ten COVID cały i myślę, że warto czekać do końca, co się będzie działo, bo czasami jak dochodzą do mnie różne teraz, że Ronaldo przed chwilą że Ronaldo grał dwa mecze zarażony, to już widzę, co się może dziać. Mam nadzieję, że ten sezon zostanie skończony. Już widziałem takie zabawne memy, że w kadrze Wolverhampton pewnie wszyscy spoceni, no bo tam przecież 3/4 drużyny to Portugalczycy i już są w kontakcie z federacją, że każdy zawodnik, zanim się pojawi na zgrupowaniu z powrotem, w sensie zanim wróci do drużyny Wolverhampton, przejdzie badania koniecznie, bo obawiałem się tych i obawiam, że w tym sezonie może dojść w pewnym momencie do takiej sytuacji, gdzie nie jeden zawodnik czy dwóch będzie miało koronawirusa i wtedy siłą rzeczy mamy już takie zasady zapisane w Premier League w tym sezonie, że wtedy traktujemy to jako zwykłą kontuzję, tak? Ale problem się pojawi, gdy 25 zawodników nagle będzie miało koronawirusa. Dokładnie. I myślę, że może nastąpić taki moment, w którym nawet sezon będzie przerwany, dlatego też wydaje mi się, że to, co powiedziałeś gdzieś tam na początku, że trzymanie tej dzikiej karty to może być kluczowa decyzja w tym sezonie, bo ona się może bardzo, bardzo przydać. Tak jest. Myślę, że to jest najważniejsza myśl naszej rozmowy. Wniosek. Czyli co? Pozostaje nam życzyć piłkarzom dużo zdrowia. Ja tobie życzę jak najlepszych wyników zarówno na kortach tenisowych, jak i w Fantasy Premier League. Dziękuję bardzo. Dziękuję ci bardzo za poświęcony czas. Cieszę się, że udało nam się tyle czasu porozmawiać na ten temat. Na pewno społeczność będzie zadowolona, bo ludzie bardzo entuzjastycznie zareagowali na to, że
że chcesz poświęcić czas i porozmawiać o fantasy, także bardzo, bardzo było mi miło. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy... Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim bardzo, którzy wysłuchali podcast. Zachęcam Was do obserwowania kanału i słyszymy się w następnych odcinkach. Trzymajcie się i powodzenia w następnych kolejkach. Cześć!